Cześć, siemanko ludziska, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku z serii Bidnie, ale solidnie. Znajdujemy się oczywiście na mapce Połowa za sterami naszej czwóreczki. Bronuję sobie właśnie pole pod rzepak. Tak, nie mylicie się, dobrze widzicie, jest to pole, które miało być teoretycznie pod kukurydzę, no ale plany się zmieniły. Ale o tym to można powiedzieć, że albo w późniejszej części odcinka, albo w ogóle kiedy indziej w jakimkolwiek innym odcineczku. A tutaj też widzicie skutki jazdy na zmęczeniu, tak? Człowiek jest zmęczony. Ojczulek prawie przeorał drogę. Opuścił pług jeszcze na drugiej działeczce. Zdąży na szczęście dojechać tylko i wyłącznie do drogi i go na czas tej drogi podnieść. Tak, będziemy mieli trzy działeczki rzepaku. Tak wyszło, bo dogadałem się z tymi dwoma panami, którzy tutaj mają mi oddać swoje łąki, pola dzierżawy. W sumie to będzie tylko i wyłącznie jedna łąka póki co. I no, troszkę tam działek. Troszkę mi się też właśnie powiększy areał mojego gospodarstwa, no ale to wiecie. To akurat myślę na plus. I jeżeli chodzi o to gospodarstwo, no to myślę, że tam około 3, nawet do 4 hektarów może mi dojść ziemi. Z tym, że no aktualnie jeszcze jeden ma na swojej działce pszenicę, to na spokojnie poczekamy. Drugi ma na działce jeszcze kukurydzę, ale na kiszonkę, także luz. I ogólnie zobaczymy, jak to wszystko będzie tutaj wyglądało. No plan jest taki, aby po prostu kiszonkę mają zebrać jak najszybciej z tej kukurydzy, czy tam kukurydzę na kiszonkę mają zebrać jak najszybciej, żebym ja mógł tam jeszcze zasiać sobie pszenicę. Będę miał dość spore pole pszenicy, tam 2,5 hektara będzie w jednym kawałku, bo... A zresztą, co ja wam będę opowiadał? Pokażę wam po prostu, jak to wygląda. Pole numer 35 i 34 zamierzamy kupić i to wszystko połączyć, będzie jedno pole. I tutaj ta łąka 29, pole 30 oraz pole 22. Z tym, że tamte dwa mniejsze pola i łąkę będę dzierżawił, a to duże pole, te 30 parę, będę kupował za pieniądze, które mam i z młodego rolnika te pieniądze, które dostanę. Ogólnie tak wiecie, trochę hachmet będzie, bo pole będę uprawiał od tego roku, a kupię je dopiero w przyszłym roku. Ale to tam wiecie, na luzie, dogadam się z gościem, zresztą już się dogadałem, tu też taki dobry kolega taty, więc tutaj udało mi się dojść z nim do porozumienia, co mnie bardzo cieszy. No a ten drugi pan, no to będzie mi dzierżawił swoją łąkę i dwie działeczki, ale to tak, łąka dopiero będzie na wiosnę, w sumie to na późną jesień już będzie moja, ale to raczej z niej nic nie będzie, dopiero gdzieś tam na wiosnę będę mógł robić jakikolwiek o niej pokos. Co do pól, no to chciałbym tamte dwa mniejsze pola obsiać jęczmieniem na wiosnę, a oczywiście o ile można, bo jak nie, to będzie lipa. Czyli jeszcze w tym sezonie obsiejemy te pola jęczmieniem. Także jeszcze sporo roboty nas czeka, niestety już nie mamy obornika, także tu jest taka trochę lipa. Czy mamy obornika, jest go tak mała ilość, że w sumie nie wiem, co ja miałbym z nim zrobić. Na razie też nie ma za bardzo kto mi cokolwiek sprzedać, czy nawet oddać, chociaż w sumie nie miałbym za co wymienić tego obornika. Także tutaj będę musiał po prostu kupować nawozy azotowe, jakieś trójskładniki myślę, na pierwszą dawkę azotu pod korzeń, a potem zobaczymy. Prawdopodobnie na wiosnę będzie dawany RSM i na sam koniec jakaś saletra. Saletrosem 26, zobaczymy jeszcze. A teraz na jesień pod korzeń prawdopodobnie szpalifoskę jakąś szóstkę damy. To będzie wszystko. No jeżeli chodzi o uprawę kukurydzy, no to tam będzie się polida. Podwóraka prawdopodobnie też pójdzie polida i coś tam jeszcze może powschodowo, nieco jeszcze azotu damy i to będzie wszystko. Zobaczymy, jak to będziemy stali tutaj, mówię, finansowo z tym wszystkim. A i być może jeszcze zapodamy troszkę RSM-u, ale to tam jeszcze, wiecie, zobaczymy.
Dobra, nasze przyczepy stoją, to niech sobie stoją. Ja sobie zaparkuję czwóreczkę tutaj, ona jest i tak do umycia. Co by nie było, trochę się napracowała. Tak samo mój bizon troszkę się narobił. Dobrze, teraz deszcz pada. Póki pada, to niech pada, niech trochę ten brud, wiecie, zmyje z niego. Tam też troszkę go opłuka z grubsza. O, garaż zamknę przy okazji. Bo Gulf stoi na gospodarstwie u dziadków z workami. No, tutaj mamy naszego Zetura. Jak ja tu kurka wodna teraz przejdę, ja pierdykam. No, troszkę go tak zaparkowałem, wiecie, pod chmurką, ale to tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu nie napadało na niego za dużo deszczu. No, golfem pojechałem do centrali nasiennej po nasiona rzepaku. Resztę nasion to tam przy okazji mam sobie dowieść. Kiedy, że tak powiem, będę miał czas. No teraz będzie sporo orki. Myślę, że orka na dwa nawet będzie u nas robiona, bo zaorać te wszystkie działki, które będą, no powiem wam, masakra. A jeszcze trzeba będzie wapno nawieźć. Tutaj, jeżeli chodzi o wapno, też się zastanawiam, co z tym wapnem kurka wodna zrobić. Czy pożyczyć od kogoś jakiś tam rozsiewacz do wapna, czy co? No bo jednak trochę pójdzie tego wapna na te działki, niestety. Także no trochę roboty nas czeka, zanim zasiejemy to wszystko, ale myślę, że cały wrzesień sobie zostawię jako miesiąc na zaoranie, a no wróćcie, cały wrzesień jako miesiąc na zaoranie, a cały październik jako miesiąc na siewy, zarówno pszenicy, jak i jęczmienia. I myślę, że powinienem się z tym wszystkim wyrobić i, że tak powiem, na spokojnie to ogarnąć. No też to nie jest jeszcze jakaś wielka tragedia, tej ziemi jakoś wielce dużo tutaj mi nie przybędzie, no jeżeli chodzi o uprawę. Troszkę gorzej, jeżeli chodzi o zbiory później, ale to tam nie ma co narzekać. Dobra, podnieśmy sobie siewniczek. Wyjedźmy stąd i jedziemy. No tak, jak widzicie, troszkę tego obornika jest. W sumie ciekawe, czy mi się wyświetli, ile go zostało, ale myślę, że około 3 ton powinno go być. Obornik chyba jest gdzieś na dole, co? Obornik. No, 5 ton obornika, bardzo mało gnojówki. Zresztą, no, co te moje tutaj świnki mają tego naprodukować? Tyle w sumie, co nic. Dobra, tutaj sobie musimy ustawić przejazd piąty. Tą gapkę kurka wodna schować, bo mnie też zawsze denerwuje. Dobra. Robimy ścieżki technologiczne już w tym sezonie normalnie, także żeby wszystko miało ręce i nogi. No fajnie byłoby jeszcze siewnik włączyć, nie? Także mały falstart. O, dobra, spoko. No, troszkę jest tutaj tego do zasiania, no ale spoko, obrobimy się tym siewnikiem, myślę. Myślę, że będzie git. Ale też na przyszłość już muszę myśleć nad jakimś, nie wiem, siewnikiem większym, może czymś bardziej sprawnym, takim, wiecie, że chodzi mi o siewnik, który mógłbym po prostu szybciej siać, tak? No tutaj ten ma relicę stopkową, także tutaj jakiś siewnik na pewno by się mi przydał na relicy talerzowej. Zobaczymy, może no, za młodego rolnika to już powiedziałem, tak, dogadałem się z gościem, kupuję od niego tą ziemię, więc to już tam pal licho. Ale może, mówię, tutaj właśnie by się kupiło kiedyś jakiś lepszy siewnik. Nie wiem, czy 3-metrowy, czy 4-metrowy, to już tam kwestia, że tak powiem, gustu. Bo szczerze mówiąc, sam jeszcze nie wiem, co bym mógł tutaj za siewnik zakupić, aby mi po prostu tutaj służył. No na pewno na relicy talerzowej, ale nie wiem, czy coś ściąganego, czy coś też zawieszonego, czy może coś od razu z broną aktywną. No, ciężko mi powiedzieć. Coś tam może się kupi, coś się może wybierze, zobaczymy. Jeszcze jest na pewno sporo czasu. Zobaczymy, jeżeli miałbym już kupiony ten większy ciągnik, no to wtedy też mogę myśleć o jakimś tam siewniku. A na chwilę obecną, póki mam sprzęty, jakie mam, no to niestety, ale ten siewnik jest wystarczający. No chyba, żebym do niego dokupił tylko jeszcze agregat, ale to i tak nie zmienia faktu, że sieje się nim no troszkę wolno. Mimo wszystko. Spoko, jak to w ogóle idzie? Siewnik sieje, sieje.
Nasion ubywa, także spoko. Myślę, że wystarczającą ilość nasion zakupiłem sobie pod mój areał. Także myślę, że jest git. Tutaj będzie teraz dopiero 20. No, powiem wam, nawet chyba za dużo zakupiłem, ale to może na jakąś usługę się pojedzie, to i tak tych nasion mi zejdzie tak czy siak. Nie wiem, czy tutaj będę w ogóle robił poprzeczniak, bo jak widzicie, sieje praktycznie do końca, a z uwagi na to, że nie ma, że tak powiem, jakiegoś większego sensu, aby robić tutaj poprzeczniak na dwa przejazdy raptem tym opryskiwaczem, czy nawet rozsiewaczem, no bo sami widzicie, jak to wszystko tutaj wygląda. Także nie ma większego sensu, żeby tutaj cokolwiek innego kombinować. Myślę, że tak jak robimy, to tak jest dobrze. Teraz tak, pytanie, bo tutaj na pewno się już nie wyrobię z przejazdem. Także tutaj sobie robimy ścieżkę jako pierwszą. O, proszę bardzo, pierwszy przejazd. No, tutaj też będzie trochę takie, jakby, no powiedzieć, można zabawy z uwagi na te przejazdy, które są robione, ale to już powiem wam, że na luzie ogarniemy. No, ja zawsze troszkę nie lubiałem siedzieć na polach takich właśnie jak to, takich, gdzie jednak jest troszkę kombinacji alpejskich z tym, jak te ścieżki mają iść, ale tutaj myślę, że jakoś sobie to w miarę rozsądnie ogarniemy i będzie dobrze. Jak już połączymy te pola ze sobą, jedno i drugie, no to będzie dobrze. A zresztą teraz po sąsiedzku też będziemy mieli jeszcze jedną działkę, także też będzie fajnie. Dobra, bo tutaj teraz będę musiał sobie zrobić przejazd. Tak mniej więcej, to też wam powiem, że ja jadę na oko, więc... to też tak bym na to do końca nie patrzył. Dobra, dojedziemy sobie mniej więcej tutaj. No i znowuż od zera. Jest trochę tej zabawy, jak widzicie, ale jak ktoś ma łeb, to i tak to obsieje. Nawet i w farmingu. No tutaj ja akurat, wiecie, no kombinuję troszkę bardzo z tymi siewami, no ale no to wszystko musi mieć ręce i nogi, co nie? Lipy być nie może. No i myślę, że ogarniemy to naprawdę w dobry sposób. I jakoś to będzie. No teraz mamy jeszcze opryskiwacz i... opryskiwacz, no... opryskiwacz taki, rozsiewacz mamy 20... wróćcie, 15-metrowe, ale chciałbym wejść w technologię 24 metrów niebawem, z uwagi po prostu na to, że chcę kupić większy opryskiwacz za sezon bądź dwa. Dlatego też, no, siewnik jeszcze może być, zresztą 24 metry to i będzie mi pasowało pod 3,6-metrowy siewnik, tak samo pod 8 czy 4-metrowy. Także tu już myślę, że nawet jest nieważne, czym ja będę siał. Choć raczej tam 6 czy 8-metrowego siewnika aktualnie tutaj nie widzę. Raczej byśmy kupowali coś w przedziale, myślę, tych 4 metrów. Może jeszcze byśmy kupili kolejną trójkę, to już tam zobaczymy, jak to będzie. Co, że tak powiem, nam się ciekawego tutaj trafi. No, widzę, że akurat dobrze zrobiłem, że też tam ścieżek technologicznych nie robiłem dalej, także na luzie tutaj wszystko ogarniemy. Te wszystkie przejazdy się zrobi, więc będzie dobrze. I tutaj mniej więcej gdzieś wyjdzie jeszcze trzeci przejazd, czyli jednak będą trzy przejazdy. No, troszkę się pomyliłem, niestety, ale to i tak luz. Tutaj sobie mogę od razu przesiąść ten jeden kawałek, to tam nic się i tak nie stanie, bo i tak będzie drobny mijak zrobiony tutaj. Także teraz to może być akurat pierwszy przejazd, więc to mi się akurat fajnie wtedy wyrówna z tamtym przejazdem. Być może. No, zostały mi mniej więcej tutaj trzy przejazdy, łącznie z tym, więc akurat przejadę sobie teraz obok tamtej ścieżki technologicznej z drugim przejazdem i trzeci przejazd to będzie mniej więcej pociągnięcie tej mojej starej ścieżki technologicznej, więc luz.
Ogólnie pozdro dla kumatych, jak ktokolwiek rozumie to, co ja mówię o tych ścieżkach. Trochę mętliku jest, no ale sami widzicie, jak to wygląda. Ogólnie przestało padać, więc spoczko fajnie. Ogólnie zrobiły też się fajne warunki dla rzepaku, bo siejemy go w taką trochę wilgotną glebę, więc no spoczko. Dobra, tu sobie nawrócimy. No i tak mniej więcej opuścimy sobie już siewnik. Ścieżki nam się robią, więc spoko. Jak to tam z tyłu wygląda? No nawet ten przejazd wygląda. No i tak to będzie. Trzy przejazdy. Tutaj myślę, że poprzeczniaka nie będę robił. A bo dobra, zrobię, żeby to chociaż wyglądało z tej jednej strony. Także ogarniemy sobie jeszcze ten poprzeczniak. Wróć to. 5 ma być ustawione, kurka wodna, a nie to. Także szybkie trzy przejazdy i po robocie. No tam już nic nie kombinuję, bo sami widzicie, jak to wszystko wygląda. I tak, z uwagi, że nie są to siewy na GPS-ie, to tak jest jak jest. Ale może kiedyś się dorobimy jakiejś maszyny z GPS-em. Choć powiem wam tak szczerze, tutaj mówiąc, raczej dorobimy się prędzej GPS-u jak nowej maszyny, no bo tutaj wiecie, te AdBlue i TrueToTrue i te sprawy, no to tam nie bardzo mi się widzą, tak samo DPF-y. Kurde, jak traktor kopci, to jest dobra maszyna, tyle wam powiem. Nie, tam jeszcze będę patrzył na jakieś AdBlue i inne pierdoły. Dobra, już i tak teraz widzę, że będziemy mieli troszkę bardzo za dużo tych nasion rzepaku, ale to spokojnie gdzieś tam sobie to zrzucę w jakieś woreczki, być może albo komuś opchnę i też będzie jeszcze dobrze. Dobra. Ogarnięte. Przejazd piąty. I lecimy. Lecimy na kolejne pole. Tu jeszcze mamy kurka wodna słup, ale to luzik. Ogólnie szkoda, że właśnie te ścieżki w tym modzie robią się tak, że po prostu musimy opuszczać i podnosić siewnik, ale na przykład nie liczę tego, jakbyśmy zmieniali znaczniki. To by też było o wiele lepsze. No, ale już co poradzić. Dobra, ja tutaj nie będę obsiewał tego w taki sposób, tylko pojadę sobie tak. Szyrowie, no i myślę, że będzie git. Co więcej, no będę musiał kupić jakiś herbicyd, no i prawdopodobnie jutro będziemy coś tam może jeszcze pryskać. Zobaczymy, jak będziemy stali z pracami polowymi, no bo do zaorania będzie kawał pól. No już nie liczę na to, co, że tak powiem, będzie siane, że tak powiem, później, czyli tam na wiosnę. O rzepaku, o kukurydzy już nie wspominam, o kukurydzy i o buraku już nie wspominam, ale jednak pod samy jęczmień, pod pszenicę jest sporo orki. Także będziemy trochę działać, myślę, niebawem. Jeszcze muszę nawozy rozsiać, także kurka wodna chyba zrobimy tak, że kolejny odcinek to jakieś tam nawozy będą, a w kolejnym odcinku może znowu jakieś orki, uprawy. Kto wie, zobaczymy, jak to tam będzie to wszystko wyglądało. No, chcę ogólnie zrobić tak, żeby po prostu było dobrze i tyle. Też widzę, że tutaj więcej jak trzy przejazdy nie będą. Także przyjadę sobie tutaj, zrobię jedną ścieżkę, zrobię odcięcie chyba. Pojadę na drugi koniec pola, znowuż jedna ścieżka, odcięcie. I tak to będzie wyglądało. W sumie też tą ścieżkę tamtą, co idzie przy drodze, to sobie zrobię po długości przez obydwa pola. To tam praktycznie na chwilę tylko opryskiwacz włączę na moment tego rowu i będzie git. Ogólnie sam rów w sobie nie jest zły, jeżeli chodzi o tamte miejsca, co tam są. Tutaj już wyżej, przy gospodarstwie, ten rów jest taki dość głęboki. Jest taki usko, który trzeba będzie po prostu kiedyś wyrównać, jakoś to tam zagarnąć, ogarnąć, żeby to po prostu miało ręce i nogi. I chociaż na tym momencie tutaj te pola połączyć, to byłoby naprawdę super. Ale jak będzie, to się jeszcze okaże. Dobra. Zrobimy sobie tutaj jeden przejazd, żeby to, jak mówiłem, odciąć, i kolejny przejazd też będę tam sobie robił od tamtej strony pola. No i też mówię, dwie pełne ścieżki i jedna taka niepełna będzie jako taki, że tak powiem, clean.
I jakoś to ogarniemy. No praktycznie na tym odcinku myślę, że to sobie na spokojnie zasieje. Także dzisiaj jeszcze chłopaki mają do 18:00 otwarty sklep z nawozami, więc ojciec może weźmie 914, umyje, weźmie D35 i pojedzie po nawozy i po nasiona. Bo przydałoby się, że tak powiem. Tutaj myślę, jeden big bag będzie co najmniej do ogarnięcia z ziarnami pszenicy. Tam kilka baksów. W sumie to mógłbym od razu kupić całą paletę z nasionami zarówno kukurydzy, jak i buraka cukrowego oraz jęczmienia. To by było tam wszystko w jednym. Ale to paletę będę miał później problem, żeby rozładować, bym musiał to wszystko dwa razy rozładowywać, ewentualnie szukać jakiejś palety. To jeszcze jest do przemyślenia. No i co? I będę musiał kupić co najmniej ze dwa worki saletry. W sumie wróćcie po lifoski szóstki. Saletry to ja dopiero będę dawał na wiosnę. Także dwa woreczki po lifoski szóstki trzeba będzie zakupić. Co najmniej, jak nie trzy. Jednego Mausera ze środkiem chwastobójczym. I co tu jeszcze wykombinować? Tak sobie myślę, co by mi jeszcze było potrzebne. No i jeden worek nasion pszenicy i to byłoby na razie wszystko. Czyli tam dwie palety by wychodziło i trzy worki. No także luz. Myślę, że jakoś to tam ogarniemy wszystko. Trochę jednak tutaj mówię, będzie roboty nas czekało. Będzie ten sezon taki trochę przekichany może poniekąd, ale jestem dobrej myśli, że się ogarniemy czasowo ze wszystkim i nie będzie tylko jakichś tam, że tak powiem, zarwanych nocy i problemów, a po prostu wszystko pójdzie fajnie, zgrabnie i ogarniemy sobie tutaj ten temat związany ze siewami i orkami. Tutaj, jeżeli chodzi o orki pod buraka, pod kukurydzę, no to myślę, że będę je wykonywał dopiero gdzieś tam w listopadzie, może i w grudniu nawet. To akurat z tego moglibyśmy sobie kolejny odcinek z orek nagrać, a już tą orkę na tych działeczkach, które będą tutaj, to sobie daruję, bo że tak powiem, ileż to można wykonywać to samo. Także sobie już mówię, tutaj odpuścimy kolejne orki, ale zrobimy sobie odcinek z jakichś tam oprysków, z akcji nawozy, bo tego w sumie tutaj jeszcze nie było, a mogłoby w sumie być. Dobra, jest ścieżka zrobiona. Tam jest jeden przejazd. Pytanie, bo może być tak, że idealnie nam wyjdą dwie ścieżki bez żadnych kolejnych przejazdów, ale to się zaraz zobaczy. Ty, gościu, normalnie powiem ci, kurka wodna wyjdzie. Wyjdzie coś z tego. Czyli akurat dwa przejazdy na tym polu nam wyjdą, więc luzik, luzik, bluzik, arbuzik, będzie dobrze. No i troszkę nam pieniążków znowu, że tak powiem, ucieknie z naszego konta, bo w tej chwili mamy te 81 tysięcy. Myślę, że no znowu, że będę musiał zakupić te nawozy, to około dyszki pójdzie mi z konta, ale co zrobić? Takie życie. No i powiem wam, że elegancko. I dwa przejazdy po jednej, dwa przejazdy po drugiej stronie, nawet niepełne, więc opryskiwacz robotę zrobi, rozsiewacz też robotę zrobi, więc luz. Tam niby też ten siewnik jest niby troszkę tam szerszy, o jakieś dwie redlice i ma nie 3 metry, a 3,2 metra. Ale to już tam pomijmy ten fakt, myślę, że będzie dobrze. A jeszcze tutaj trzeba będzie przyjechać z wałami później, ja pierdyka. No ale dobra, to też sobie wałowanie daruję, zrobimy to też kiedy indziej. Co nie, bo ileż to można. Tak, też jak będę robił ten poprzeczniak, to sobie pojedziemy od tej strony. O, będzie mi dużo, dużo łatwiej, bo tu jest ta skarpa, płot, to tam będzie lipa, a tam mamy w miarę jeszcze płytki rów, więc ogarniemy ten temat. No i cóż,
Robota szybko idzie, to mi się podoba. To wszystko fajnie, sprawnie przebiega. Nie ma, że tak powiem, większych problemów, także dzisiaj będzie rzepak posiany, będziemy już mogli pomału myśleć o uprawkach, w sumie o orkach pod kukurydzę, znaczy wróćcie, pod pszenicę, pod zboża ogólnie. Też mam nadzieję, że szybko to z tego pola ściągną, niby tam, jak rozmawiałem tutaj z tymi panami, no to jeżeli chodzi o sam fakt sam tutaj, że tak powiem, fakt związany z zebraniem przez nich tej kukurydzy, no bo to jeden będzie zbierał u drugiego kukurydzę na polu, no to powiedzieli, że niby już początek września mogę wjeżdżać z nawozami, ze wszystkim, bo już tam śladu po tej kukurydzy nie będzie, więc zobaczymy. Jak to wszystko wyjdzie, też stanowisko po kukurydzy, dość fajne stanowisko, myślę, że fajnie tam nam wyjdzie ta pszenica, bo jednak będzie tam sporo masy do zgnicia. Też mówię, damy może jakiś, nie wiem, co byśmy tam mogli rozlać, a w sumie humus moglibyśmy rozlać, biohumus. To wtedy też zawsze przyspieszymy rozkład resztek pożniwnych w jakiś tam sposób. Na pewno będzie to szybciej nam przechodziło, więc też mówię, szybciej zgnije nam to wszystko w ziemi. Co w sumie nie jest głupim pomysłem tutaj jakiś tam humus rozlać, te kwasy humusowe. Także na pewno to nam wyjdzie na dobre. No i tutaj będziemy mieli kolejną działeczkę teraz. To jest akurat około hektara. Będziemy mieli około 2 hektarów łąk. No i tam jeszcze jedna działeczka, około tam 40 arów będzie. I tam też będziemy mieli zasiany jęczmień. Czyli takie dwie nieduże działeczki z jęczmieniem i jedna większa działeczka będzie u nas z pszenicą i w sumie to będzie największa działka. Także wyjdzie na to, że jęczmienia i rzepaku będziemy mieli tak w miarę niedużo, ale za to nadrobimy sobie burakiem cukrowym i pszenicą. No i kukurydzy też będzie dość sporo, bo jednak działka rzepaku tam była dość duża, chyba około 1,5 hektara. Ale też mówię, kukurydza będzie częściowo szła na kiszonkę, a częściowo pójdzie na ziarno, bo myślę, że ktoś się znajdzie, kto nam to zbierze, a jak ktoś się nie znajdzie, no to sami kupimy sobie jakiś header do bizona i też to ogarniemy sobie. No praktycznie myślę, że do wieczornej kawy się wyrobię z siewami. No sobie około 5 kawkę jeszcze wypiję. Dobra, bierzemy, opuszczamy siewniki, lecimy. No i wszystko elegancko wysiejemy. Myślę, że nam zostanie około, no poszło 200 kg niecałe nasion, tam chyba około 150 kg. Tu też pójdzie około 100, no to tam zostanie 350 kg nasion, które pewnie tam komuś i tak jeszcze obchnę na wsi, także luz. Ale powiem wam tak, no troszkę mnie przeraża orka, którą będę wykonywał, ile tego, że tak powiem, będzie. Ale też będzie poniekąd fajnie wjechać na przykład na dwa ciągniki, na to jedno pole i sobie orać Zetorem i Ursusem. To będzie, myślę, fajnie wyglądało. Dobra, bo tutaj też będziemy sobie zostawiali poprzeczniak, więc spoko luzik, odjedziemy sobie trochę na bok i zrobimy dosłownie to samo, czyli dwa przejazdy, czy w sumie ścieżka, przejazd po ścieżce i przejazd na drugą stronę pola i to samo. I wtedy zawsze wiem mniej więcej, czy wychodzi mi ścieżka, czy też ścieżka nie wychodzi. Bo później, wiecie, na przykład zrobimy sobie ścieżkę gdzieś tam koło za środkiem pola, bo tak mniej więcej tutaj wyjdzie i patrzę, o kurde, a mogę jej nie robić, nie? Na przykład na środku pola, albo na przykład, kurde, mogę ją zrobić trochę wcześniej i wtedy nie mam dwóch ścieżek obok siebie. No taka poniekąd racja bytu. Zwłaszcza, że teraz no, w tym farmingu fajnie jest mieć ścieżkę mniej więcej na środku, pomiędzy ścieżkami, bo wtedy jednak
mamy tę możliwość, że włączamy sobie sekcję w opryskiwaczu czy w rozsiewaczu, tam zmniejszamy szerokość wysiewu, no i to wszystko fajnie jakoś tam wygląda. A zresztą sami wiecie, jak to jest. No, ogólnie powiem wam, fajnie, będziemy mieli dość sporo hektarów, myślę tam pod 8 hektarów powinno już u nas być w tej chwili, jak już będziemy mieli to wszystko. Także bizon będzie miał co robić na pewno wiosną, czy wiosną, na kolejne żniwa. Będzie sporo roboty, no i myślę, że jak nam dojdzie jeszcze z 5, no to bizon idzie pod młotek, a trzeba będzie kupować coś większego, a szczerze mówiąc nie wiem, co bym mógł tutaj kupić za kombajn. Może jakiegoś giganta byśmy kupili, zobaczymy jeszcze, albo jakiegoś BS-a, co w sumie też nie byłoby zły pomysł, taki kombajn kupić. Zobaczymy ogólnie, jak będziemy stali finansowo i jak to nasze gospodarstwo się będzie rozwijało, no bo to, że nam aktualnie doszło trochę dzierżaw, no to nie znaczy, że te dzierżawy, czy w ogóle pola będą nam dochodziły tak co roku. Wiadomo, że to różnie może być. No a też muszę pomyśleć na pewno o moich maszynach, no tutaj pługi, no w ogóle cały sprzęt uprawowy, no że tak powiem, musi być trochę dostosowany do tego areału, żeby po prostu się na przykład z pługiem zagonowym, dwuskibowym nie orać 100 hektarów, tak? No bo to wtedy się mija z celem i praktycznie całe życie spędzamy w polu, a nie o to też, że tak powiem, chodzi, żeby cały czas w polu robić, ale też żeby mieć trochę czasu dla siebie. Także sami wiecie, jak to jest. Ja sobie będę siebie teraz kontynuował, z wami się żegnam, dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wbijajcie na moje pozostałe odcinki i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć.